Trzeci sezon Watahy, według mnie lipa, można w ogóle tego nie oglądać, nie podobał mi się zupełnie. Tobie się podoba? No mogli to lepiej rozegrać. Nie, naprawdę, straszna nuda, bez nadzieja. Taki eksperyment. Hoisin garlic. Ale bardzo ładnie pachnie. Czujesz zapaszek? No azjatycko mocno. Ale to nie wiem, czy nie powinien być ten kurczak zrobiony stir fry, czyli na głębokim oleju. Nie, stir fry to jest taki, co cały czas ruszają patelnią, żeby im nie przywierało. Tak? Mhm. To musimy chyba dać więcej mocy w gar. No to proszę. Nie, nie, ja się w ogóle nie wtrącam. Nie wtrącam się. I taki makaron, ale to na później. Tu jest też elegancko obrana przeze mnie marchewa. Jestem ekspertem. Jak ktoś potrzebował do skrobania warzyw, to się zgłaszam na zawodnika. Pakiet survivalowy dzisiaj. Testujemy, czy się da. Na wypadek ataku nuklearnego znaleźliśmy makaron z 2000 na datą przydatności. Best before. Chyba, że ja źle to rozumiem. Źle to rozumiesz. 2016, czyli przeterminowany zaledwie 5 lat. I czy traci wartości odżywcze i czy ewentualnie powoduje torsje i inne wzdęcia? Nie, ja lubię takie eksperymenty, pewnie. Tutaj jeszcze następuje pakiet wzmocnienia mocy, delikatny, ale tak delikatnie. A tu jest pakiet nadzorcy, czy nic się nie zmarnuje. Pakiet wymiotujący. Tak, ostatnio jest tak zwana wersja, żygam sobie w kąciku chrupkami, jakimi? Kukurydzianymi, tak więc już się z żyrawkami przygoda cytryna skończyła. Bo mogłabyś z nich ich zjeść cały pociąg towarowy, ale potem nie wiem, trzeba by chyba szambuchlają te twoje wyciągać. Ale to już z tym sosem jest? Czy ten... Nie, sos jest tu osobno. A to robisz soja sosy? No, to robisz soja sosy, a zobaczymy, jak tam wyjdzie. No, pełne mieszanie. Ale trochę nam się zredukowało, jak widzę. No bo za wysoka temperatura była i za długo. Jak już wiesz, jak sympatycznie. Z paczkomatu przesyłeczka dla szafy od widza, albo od widzów, albo coś. Otwieram. Przesyłam w paczek, jak wydał przeze mnie, ostrych papryczek do spróbowania. Wow! To chyba je trzeba do lodówki wsadzić. Albo wysuszyć, nie? Bo to się nie da zjeść. Jak dla mnie zdecydowanie za stę. Nie. Jesteśmy ciekawi twojej opinii na... To mamy, dziękuję. Na temat ich ostrości. Przesyłam również ostry sosik od Roleskiego. Wiem, że już go jadłeś. Już go jadłem i już go mam. Oraz małą próbkę wyśmienitego alkoholu własnej produkcji. Jesteśmy widzami kanału do 8 lat. Fajnie, że ktoś taki jest jak ty. Wojtek i Marzena. Wojtek i Marzena, dziękuję! Papryczki wyglądają. Tak. Jaki to jest model tych papryczek, niż żeście mi napisali? I tu jest wyśmienity alkohol w butelce po bocianie. Dobra, bardzo wam dziękuję. Wstaliśmy. Właśnie wczoraj Kasandra przywiozła z paczkomatu. Już wczoraj tego nie otworzyłem, otworzyłem dzisiaj. Zaraz się zbieramy. Jedziemy dalej. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Jadę dzisiaj obadać tą Toyotę, czy tam jest jakaś akcja serwisowa, ewentualnie czy są takie urządzenia, żeby sobie na podmiankę kupić. Wziąłem ze sobą moją instrukcję serwisową do Prusaka. To jest pierwsza rzecz, a jak już będę jechał do Toyoty, to tam przed Toyotą jest Ford. Ciekaw jestem, czy mają tego Mustanga elektrycznego, bo jestem ciekaw, jak to wygląda, bo bym chętnie sobie poobglądał taki samochodzik, bo wiele osób się na niego bardzo mocno ponapalało. Ciekaw jestem, na ile on tam w środku wygląda, bo z normalnymi Mustangami to już trochę miałem do czynienia, to wiecie. Jedna moja płaczliwa relacja, druga wypożyczenie w Stanach, ale tego takiego, no z klasycznym silnikiem, jak od Mondeo, no i trzecia opcja była ta 5-litrówka, którą dostałem na testy. I tak jak niektórzy marzą o takim Mustangu, to ja na przykład nie marzę o Mustangu, bo według mnie no to fajny samochód dla
nie wiem, dla młodego gościa, nie? Bo tak już z perspektywy mojego sędziwego wieku, to jakoś mnie nie kręcą te sportowe fury, bo tam średnio wygodnie jest. Ten Mustang jeszcze trochę taki w środku jest plastikowy i właśnie jestem ciekaw, czy ta elektryczna wersja tego Mach-E będzie też taka plastikowa, czy może tam trochę więcej atencji włożyli w ten samochód. Tak więc zobaczymy, czy jest, czy sobie go można zobaczyć, czy sobie można go, się sobie nim pojeździć. No nie wiem, kiedy miałoby to nastąpić, bo być może nawet w tym tygodniu jeszcze będzie wyjazd do spa ogarnięty, tak więc muszę to jakoś sobie wszystko razem, żeby się zazębiło. No zobaczymy, czy spa wypali, czy nie wypali. Na razie kwestia Toyoty, jeszcze jestem ciekawy, czy w Toyocie jest coś takiego jak wymiana paska rozrządu, bo już 100 tysięcy Prusak przejechał właśnie w momencie, kiedy żeśmy byli po powrocie już chyba z NRD Fenu, to tak nastąpiło, to też nie wiem, czy tam by nie wymagało takiego. No jednak trzeba samochód cały czas doglądać, nie? Wymieniać olej, robić filtry i tak dalej, bo jak się zaprzestanie tych procedur, to raczej wiadomo, że się prędzej niż później rozpadnie. Tak więc dzisiaj research na okoliczność Prusaka. Patrzę, czy tutaj coś stoi. Stoi elektryk Ford Mustang Mach-E. No, piękna sytuacja. A, i tu są nawet doładowania takie. Słupki 22 kW. A jeszcze go nie widziałem tak z bliska. Taki jest trochę podniesiony. Zasięg 610 km. Najbardziej ulubiony kolor w Polsce. Nie wiem, czy w innym by nie wyglądał fajniej, ale z bryły nawet fajnie. Przemek ma mi sprawdzić, czy się da na weekend wziąć, czy się nie da. Jutro zadzwonimy i zobaczymy. No bo nie. Nie umieszkałbym sobie przejechać, a wiecie, tak wokół komina, jak się siądzie na 5 minut do samochodu, to no to trudno mieć jakieś zdanie na jego okoliczność, nie? Wolałbym właśnie sobie tak wziąć w sobotę, oddać w poniedziałek. Wtedy to sobie można przejechać ze 200 km, 300 i mieć jakiś pogląd na tą kwestię. Ale z wyglądu to nie będę ukrywał, że mi się bardzo podoba. No on jest taki Mustang, ale suwowaty. No i nawet ciekawa konstrukcja. I tutaj chyba też jest napęd na 4 koła, z tego co tam wyczytałem w parametrach. Taka konfiguracja jest możliwa. To też jest duży plus, bo mało który elektryk taką ma możliwość. No Tesla oczywiście ma, ale no tak jak w Leafie, to mam tylko napęd na przód, nie? I nic nie mogę zrobić, a wolałbym mieć na 4 koła. No, zobaczymy, co jeszcze tutaj jest z używek w Toyocie dostępne. Też bym chętnie może Prusaka zaupgrade'ował w wolnej chwili. Jak zwykle kłopot z parkowankiem. Nowy Yaris. Tu też miał być taki Yaris trochę wyższy. Nie wiem, czy tu już jest na stanie, czy nie ma. A, to cudo. Yaris Cross. Kurnia. Fajny nawet. Też by trzeba takim się przejechać, ale wygląda interesująco nawet. I w środku tak, no nie jarysowo, więcej miejsca. Chociaż z tyłu, jak człowiek jest odsunięty, to już niewiele zostaje. Przetrzewione place mocno. Ja cię kręcę, prawie nic nie ma. Co to się dzieje na rynku samochodowym? Coś niedobrego, znaczy dobrego dla sprzedawców, niedobrego dla klientów. Ale używki przetrzepane, powiem wam, jeszcze w życiu nie widziałem tak, żeby było aż tak luźno na tym, na placu z używkami. Po prostu nie ma nic i to głównie benzyny. Z hybryd to chyba za 4 stały, także taka ciekawostka. Używana Toyota jednak
chyba dobrym wyborem jest, jeśli chodzi potem o odsprzedaż. I tak, pan Paweł sympatycznie powiedział, że jest taka pompa, ale niestety do zamówienia z Japonii i to chwilę potrwa. Niestety, cena nie jest jakaś porażająca, bo tam 560 zł, tak więc do udźwignięcia jak najbardziej. Widziałem, że te u nas dostępne, które są pompami, jak się to mówi, no alternatywnymi, są za 460, czy tam to wolałbym chyba za oryginalną już dać te 500. Tylko tyle, że czas oczekiwania jest trochę nieprzewidywalny i to mnie martwi, pierwsza rzecz. I druga rzecz to jest taka, żeby zadzwonić za dni kilka, bo może się okazać, że dzisiaj wejdzie to na magazyn i będzie to do odebrania za dni parę. Tak więc chyba tak ten temat będę chciał rozwiązać, że zaczekam kilka dni. Zadzwonię tutaj i zapytam się, czy może się taka pompa przyszła i jakby przyszła, to bym tego oryginała wziął. Była akcja serwisowa i u mnie w tym moim plusaku już ta akcja serwisowa miała miejsce w 2012 roku. Tak więc już to nie podlega akcji serwisowej, także trzeba będzie sobie to zrobić we własnym zakresie. No nic, zobaczymy, bo jak się okaże, że będzie oryginał, no to wezmę oryginał. Jak się okaże, że oryginał będzie w grudniu, to czy w listopadzie, to no to chyba się zdecyduje na tą alternatywę.